Weronika Szymańska, witam Państwa po krótkiej przerwie. Przypominam, że to jest poranek WTK. A teraz już w studio kolejni moi goście. Panowie Maciej Jurasz i Wojtek Tecław, nurkowie z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie wybierają się do Egiptu 3 listopada, dokładnie. I chcecie pobić rekord świata? Dobrze tak usłyszałam? Ustanowić jakiś rekord Guinnessa? Ustanowić, tak jest. Ustanowić nawet. Ułożenie kostki Rubika na głębokości. Więc no, pytanie takie wytrych, jak to się stało, że doszło do takiego pomysłu w ogóle? To jest dość długa historia z tego względu, że na safari nurkowym, takim wyjeździe w Egipcie, zaczęły się moje początki z fascynacją kostką Rubika i ktoś na łodzi, z załogi rzucił luźno, że można wziąć ją pod wodę i spróbować. I tak się właśnie wszystko zaczęło. Ale już ma pan jakoś tam, że tak powiem, wyćwiczone to? W ile pan układa tę kostkę? Tak, zajmuje mi to około minuty. Nie jest to jakiś super czas, ale jest już zadowalający dla mnie. No jest super czas, ale to jest tylko minuty pod wodą, czy w ogóle? Na powierzchni pod wodą dochodzą dodatkowe czynniki, takie jak wpływ narkozy azotowej, takiego procesu dość skomplikowanego, ważnego dla nurków, i to troszeczkę opóźnia naszą reakcję. Ale co, tak naprawdę trochę wam się takie zwykłe nurkowanie po prostu znudziło? Że tak kolejny krok? To jest taka głębokość 100 metrów, jest to dla każdego nurka taka liczba, którą chcę osiągnąć. Z racji, że nurkujemy technicznie i możemy sobie na to pozwolić, właśnie została podjęta decyzja o tej głębokości. 100 metrów to jest bardzo głęboko, tak dla laika? Jakbyśmy... 100 metrów to jest bardzo głęboko. Powiedzmy sobie tak, nurek, który robi takie szkolenie podstawowe, nurkuje do 18 metrów. Nurek, który ma takie przeszkolenie zaawansowane do 30, a 40 metrów to jest taka granica nurkowania sportowego, rekreacyjnego. Czyli 40 metrów to jest taki pułap, powiedziałbym, rozsądnego, bezpiecznego nurkowania. Każda głębokość troszeczkę większa niż 40 metrów. Związane jest z potrzebą większych umiejętności, większego stażu nurkowego, większej ilości butli, a więc przejścia po prostu takich dużo bardziej, bardziej złożonych i zaawansowanych nurkowań. Natomiast sam fakt jakby granica możliwości człowieka to jest 300 kilkadziesiąt metrów, ale to poniżej 300 metrów, powiedzmy około 4-5 osób być może na świecie zeszło, czyli to są jednostkowe przypadki, tak. I te 100 metrów jest też taką kluczową głębokością, która właśnie oddziela te nurkowania takie szkoleniowe od takich nurkowań, powiedziałbym, ekstremalnych, więc tutaj wiąże się to po prostu z dużym niebezpieczeństwem. No tak, samo zejście pewnie nie trwa długo. Podejrzewam, że wynurzanie to jest znacznie dłuższy proces ze względu na chorobę kesonową, tak? Dokładnie. Tak jest. Ile to będzie trwać, jak zakładacie? W naszym przypadku zanurzenie potrwa około 5 do 6 minut. Wynurzenie 80 około. 80 minut. Tak. A na dole samo ułożenie kostki? Samo ułożenie kostki, tak. Dajemy sobie 5 minut czasu na ustawienie kamer, zespołu. Aha, bo to jest też ważne, tak? Tak? Czyli będziecie to wszystko nagrywać, żeby nikt nie powiedział, nie, zrobili nas gdzieś na konia. Tak. I jak to będzie wyglądać z tą kostką? No będzie Wojtek, który przede wszystkim jakby, co jest też ciekawe w tym całym procesie, to to, że Wojtek jest bardzo młodym chłopakiem, on jest studentem Politechniki Poznańskiej i też jest coś tak, jest to jakby troszeczkę ciekawe w tym to, że zazwyczaj takie głębokości realizują osoby dużo starsze. Wojtek zaczął nurkować, miał 16 lat, więc on to doświadczenie zdobył, on te wszystkie lekcje, można powiedzieć, nurkowe po drodze odrobił. Ale fenomenalne jest troszeczkę w tym to, że jednak jest bardzo młodym człowiekiem i robi to bardzo spokojnie, powoli i rozsądnie. Sam proces będzie wyglądał tak, dlatego że mamy taką aspirację zgłosić to do Księgi Rekordów Guinnessa, więc chcielibyśmy mieć jakieś dowody jakby niepodważalne, więc będzie dwóch kamerzystów, będzie on, który wykonuje cały ten proces oraz będą osoby, które wspomagają, czyli najpierw tą kostkę pomieszamy u góry, ona będzie w specjalnej woreczką, go nie będzie widział, zejdziemy sobie na głębokość 100 metrów, rozstawimy chłopaków z kamerami, on dostanie kostkę, będzie mógł się jej przyjrzeć i następnie włączymy czas i będzie... Jedyny człowiek, pierwszy człowiek na świecie, który to zrobi. Na tej głębokości. Na tej głębokości, na pewno. A już rzeczywiście na innych głębokościach pojawiały się takie pomysły, tak? Już zrobiliśmy to w tamtym roku, na 70 i właśnie 100 metrach, lecz niestety próba nagrania tego
przeszkodziła temu zaparanowana soczewka kamery. Głębokość 100 metrów, głębokość 100 metrów wiąże się z tym, że na tej głębokości ciśnienie, które nas otacza wody, wynosi 11 atmosfer, ciśnienie w oponie tira wynosi 8. Okay. Czyli wszystkie kamery, obudowy, wszystko jest po prostu zgniatane i niszczone. Więc musimy mieć specjalny sprzęt, ale ten specjalny sprzęt też czasami jest zawodny na tej głębokości, więc nie jest to do końca takie proste, jeśli chodzi o sfilmowanie tego. A wybraliście Egipt, bo znacie to miejsce, nurkowaliście tam już? Tak, nurkowaliśmy ze względu na warunki, widoczność. W polskich warunkach temperatura wody na tej głębokości w jeziorze Hańcza to 4 stopnie. Tam na tej głębokości mamy jakieś 24-25 stopni. Więc... Ale to dobrze, źle? Właśnie, bo ja nie wiem jak to jest. Czy dobrze, lepiej jak jest zimniej? Dobrze z tego względu, że jest ciepło, ponieważ nie muszę mieć rękawiczek. Okay. A układanie w rękawiczkach to dodatkowa trudność. To może kolejny rekord Guinnessa, układanie na 100 metrach w zimnej wodzie. O właśnie, zdecydowanie tak. Długo już panowie nurkujecie? No ja kilkanaście lat, a Wojtek? Ja nurkuję 5 lat, ale dość intensywnie, ponieważ zazwyczaj przeciętna osoba robi tak około 20-30 nurkowań rocznie. Mi najwięcej w ciągu roku zdarzyło się wykonać ponad 150 nurkowań. To jest rzeczywiście dużo. A gdzie wokół Poznania można nurkować? No w samym Poznaniu, nawet w Kiekszu można nurkować, mamy jezioro Kierskie. Ono nie zawsze jest dostępne, nie we wszystkich miesiącach. W miesiącach letnich ta widoczność pod wodą jest troszeczkę gorsza, ale w miesiącach zimowych potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Mamy Strzeszynek, mamy jezioro Lusowskie. To są te jeziora, które są tutaj najbliżej, które możemy faktycznie realizować bezpieczne, pozytywne nurkowania. Kolejne obiekty troszeczkę dalej to jest Powidz, gdzie Powidz jest bardzo fajnie też pod wodą zadbany, bo mamy specjalne platformy dla płetwonurków, są potopione jakieś... O, to jest fajna sprawa, prawda? Jakieś samoloty, jakieś samochody, są różne rzeczy specjalnie, wcześniej oczywiście przygotowane, zgłoszone i potopione, co też jest taką fajną atrakcją pozytywną, że coś innego też jest w tej wodzie, oprócz flory i fauny, która też jest bardzo ciekawa. Ale zapytam jeszcze tak dosyć przekornie, jak wy podchodzicie do takiego nurkowania wakacyjnego pod tytułem jedziemy na wakacje, nigdy tego nie robiliśmy, no i oto pojawia się oferta. Nurkujemy? Nie ma żadnego problemu z tym. Maciej jest kurs dyrektorem, jest to najwyższy stopień, jaki można osiągnąć w hierarchii naszej federacji, w której nurkujemy. Szkolimy, takie programy wakacyjne nie są dla nas żadnym problemem. Wszystkim kadry są bardzo dobrze wyszkolone ogólnie na świecie. Tu nawet nie chodzi o to, że Poznań czy Polska. W Polsce instruktorzy troszeczkę są bardziej nastawieni na to, że jednak ta widoczność jest troszeczkę słabsza niż w Egipcie na pewno, więc po prostu bardziej uważnie być może podchodzą do kursanta, bardziej indywidualnie też, bo wiemy, że jak jedziemy gdzieś na wakacje, no to ten kontakt z tym instruktorem wakacyjnym bardzo krótki jest krótki i nie jesteśmy w stanie zbudować tego poziomu zaufania, który jest tu, więc ja jedynie co mogę polecić, to szukać tu na miejscu w Polsce instruktorów, jeśli w ogóle zamierzamy taką przygodę sobie zrobić w Egipcie czy w Chorwacji, to tutaj chociażby wstępne szkolenie to trwa jeden dzień zaledwie. Basen wtedy? Basen, zobaczyć jak ten sprzęt pracuje, jak nasz organizm reaguje i wtedy sobie zrobić fajną przygodę właśnie w Egipcie, poprzedzoną szkoleniem w Polsce. Ale to jest bezpieczne dla kogoś, kto na przykład średnio pływa? Tak, nie ma tutaj strasznych jakichś wymogów. Tak naprawdę nurkują dzieci od 8 roku życia i nie ma górnej granicy wieku. Nie ma też jakichś osoby z cukrzycą. Z cukrzycą również mogą nurkować. Nurkowanie sportowe, rekreacyjne jest przede wszystkim bardzo bezpiecznym sportem i naszą ideą, też ideą tej kostki Rubika, ułożenie tego właśnie tej głębokości też jest pokazanie nurkowania jakiego takiego fajnego, pozytywnego sportu, bezpiecznego sportu. Jeśli robimy to w sposób taki przemyślany i poukładany po prostu. Tak poukładany jak kostka. No tak, zdecydowanie tak. I trzeba chyba mimo wszystko zachować zimną krew, żeby nie dostać jakiegoś ataku paniki, prawda? Pewno... Czyli to głowa, nie ciało, znowuż, jak w sporcie. Tak, na pewno na tej głębokości już bardzo ważna jest nasza psychika. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś nerwowe reakcje. Wszystko musi być dograne, zgodnie z planem ułożone. I też jest istotne, że na tą głębokość zazwyczaj nie schodzą osoby, które
miałyby nawet podejrzenie, bo tu jakby ta granica 40 metrów oddziela właśnie ten pułap taki bardzo bezpieczny. To jest tak, jakbyśmy wspinali się na jakieś fajne skałki w trampkach, a co innego, jak mamy się wspiąć na Mount Everest na przykład. No nie pójdziemy tam w trampkach, tak? No w polskich górach, w tych wyższych partiach już trampki nie są zbyt zalecane, tak? Więc tutaj w nurkowaniu jest... To już nie jest dla amatorów. Nurkowanie jest po prostu bardzo podobne do wspinaczki i po prostu te 100 metrów to są już takie dość wyczynowe rzeczy i specjalny sprzęt, specjalne przeszkolenie i ludzie, do których absolutnie nie ma wątpliwości nawet, że mogliby nie podołać czemuś tam po drodze. Mhm, czyli co, życzymy tej minuty, tak? Żeby się... No, super poniżej by było. Minuty nawet. Poniżej minuty to będzie bardzo ciężkie, ale myślę, że zmieści się w 2 minutach ze względu na wpływ tej głębokości. Mm-hmm. To będzie realne. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym całe przedsięwzięcie jest to, że na tej głębokości znikają kolory. Jedynie widać, jak wyciągnę kostkę z worka, widać całą niebieską. Dopiero gdy zapalimy latarkę, to nagle kolory wracają. Ja myślałam, że jakieś specjalne naklejki na kolory, żeby czuć po prostu kształty, że tak sobie pomagać. Jest to fajne, ciekawe rozwiązanie, ale lepiej mieć zawsze oryginalną, na pewno będzie to... Nie będzie do podważenia takie łatwe. To co, trzymamy kciuki za Was w takim razie, żeby się udało wpisać Was do księgi rekordów Guinnessa i zapraszamy po powrocie, żebyście opowiedzieli, jak było. Dziękuję za obecność bardzo. W studio. Maciej Jurasz i Wojtek Tecław byli moimi Państwa gośćmi. Teraz będzie, drodzy Państwo, kultura, więc zaproszenia kulturalne wybrane przez Olgę Sokal. Zapraszam.